W dzisiejszym odcinku pierwszy raz zrobimy top model, ale na 100 osób w trybie kreatywnym. Nie wiem, czy wiecie, ale Epic Games umożliwiło w trybie kreatywnym właśnie rozgrywkę na 100 osób. Także jak będzie wyglądał ten top model, oglądajcie do samego końca. A więc widzowie, zaczynamy największy top model na świecie kreatywnym, ponieważ mamy lobby na 100 osób. Ja otwieram drzwi i oceniamy pierwszego skina. W ogóle z tego co widzę, ten skin jest taki sam jak ubrała Ewela. Także Ewela, masz tutaj swoją, można powiedzieć, imienniczkę. Oceń, podoba ci się to czy nie? Ja, jak widzicie, mam taki problem, że nie widzę skinów, tylko niektóre. Także w dzisiejszym odcinku Rafał będzie oceniał, a ja po prostu ocenię te, które widzę. No niestety, także Rafał, ja nie widzę tego skina. Czy widzowie, jeśli mam ocenić tego skina, mega on mi się podoba, przypomina mi Ewelę, także może przejść. I oczywiście widzowie, jak wy byście chcieli zagrać na takim top modelu, na przykład tak jak ta czerwona Ruby, czytajcie opis. Mamy tutaj kolejnego skina Ruby, mi się podoba, fajnie wszystko dobrane, przechodzimy dalej. Zapraszamy kolejnego skina, słuchajcie, Ewela nie każdego skina ma wczytanego, ale jak możecie zobaczyć, ja mam większość, więc na początku ja będę oceniał. Czy mi się ten skinek podoba? No jest ładny, ale czy tak do końca? Wydaje mi się, że powinien odpaść, także pierwsza osoba wyeliminowana. Mamy tutaj polską piłkarkę bez plecaka. No jak wiecie, plecak trzeba mieć, więc bardzo mi przykro, byczku. Mamy kolejnego skina i jest to Pumcia. Ja za Pumcią tak nie do końca przepadam za tym skinem, ale dobra. Mamy tutaj skina darmowego, fajnie jest dobrany, przepuśćmy go. Kolejny, o, ten skinek jest mega ciekawy, zobaczcie na tego skina. Mega fajnie dobrany, zapraszamy. I teraz mam nadzieję, że Ewela w końcu tego skina ma. Skin, którego tutaj nareszcie widzę i wszystko moim zdaniem super pasuje. Podoba mi się, przepuszczam go. Mamy tutaj złotego Midasa. I ten Midas, myślałem, że nie ma plecaka, ale wszystko jest fajnie dobrane, nawet to, co ma w rękach, także zapraszamy. Kolejny skinek i jest to skinek Sky, a Sky odrzucić w pierwszej rundzie nie mogę, nie pytajcie dlaczego, ale nie mogę tego zrobić, także no ta osoba musi przejść. Zakochałeś się? Nie, nie, to nie ja akurat. Mamy tutaj skulturperów, skulturpera, złoty skulturper, fajnie dobrany, zapraszamy. Jak możecie zobaczyć, mamy jeszcze 79 osób do oceny. Następnie mamy Aury. Aura też bardzo ładnie wygląda. Kolejnie mamy taką babeczkę, czy ona ma plecak, też jest wszystko fajnie dobrane, więc tą pierwszą rundę przepuścimy. I teraz mój skin, bo też go tutaj widzę i na początku tak sobie pomyślałam, że go wywalę, ale ten plecak mnie tutaj urzekł, także muszę go przepuścić. Jonesy i Jonesy ma... No, nie... Aha, dobra, rozumiem. Czy jest to Jonesy, ma tutaj hamburgera, tutaj ma... W sensie, że to jest taki, wiecie, taki Jonesy Rafa trochę. Zapraszamy, zapraszamy dalej. I skin za krzaka z nowym kill-offem. Ej, fajnie to wygląda, w ogóle taka ziemia tutaj z tyłu. Również, proszę bardzo. Ej, ja nie lubię zazwyczaj takich ciemnych skinów, ale moim zdaniem ten skin jest kozacki, super, to wszystko razem wygląda i ja na razie wszystkie skiny przepuszczam, a zobaczcie w ogóle ile mamy osób, także Rafał, będzie ciężko dzisiaj. Następnie mamy Bananka, Bananek ma fajne tutaj rzeczy, ma soczek, Bananek, należy mu się kolejna runda. Kolejny Bananek i ten Bananek również może przejść, chociaż, dobra, nie wiem, albo były dwa te same, albo mi się coś zlagowało. Mamy tutaj, a, to jest ten gość. Czytał mi się, widzę go, a nie widziałam, także Rafał, musisz go przepuścić. Dobra, przepuszczamy tutaj kolegę, fajny ten skinek jest, jest wielki, no ale taki ma być. Kolejnie mamy tutaj takiego siemeczka. W ogóle zobaczcie, to lobby jest stuosobowe i mamy troszeczkę takich błędów. Również fajny skinek, przepuśćmy. Mamy tutaj Bananka, Bananek, złoty Bananek Peli. On chyba nie ma w ogóle złotej edycji, ale fajnie również to wygląda, więc przepuszczamy go. Rafał, lepiej tutaj kogoś kasuj, bo dużo osób przyszło do drugiej rundy. Bardzo dużo osób poprzychodziło, ale no ten ziomeczek, ej, no fajnie to wygląda, ale to jest chyba zestaw, tak mi się wydaje. Jeśli nie, to przepraszam z góry. Mamy skulturperkę, czy skultrupę? O, fajny plecak. Ej, plecak cię uratował. Ej, tutaj teraz ja widzę kolejnego skina i on mi się w sumie podoba, ale moim zdaniem ten śmierdzący plecak tutaj trochę nie pasuje. Kolejny skin, mamy plecak, to trochę nie bardzo pasuje. W ogóle ten top model jest o nagrodę. Tutaj mamy babeczkę ciemną taką ze skorolką, ale moim zdaniem fajnie to wszystko wygląda. I tutaj jest różowa. Ja jestem dziewczyną, także ja lubię różowy, więc musimy ją też przepuścić. Kolejna babeczka też jest tutaj taka różowa, galaktyczna, ale moim zdaniem ta planeta tak średnio pasuje. Nie wiem, co ty, Rafał, powiesz, ale no już za późno. Ja się zgadzam, ale patrzcie się, jakiego tutaj mamy skina. Ten skin nie jest jeszcze dostępny w sensie w sklepie, a co do sklepu, widzowie, przypominam, że wpisujcie kod Ewela do sklepu. Bardzo dziękujemy. Mamy tutaj Jonesiego z taki... Ej! Ja w ogóle nie wiedziałem, że taki plecak jest mega kozacki. Ej, tutaj krzak, ej, fajnie, w ogóle to jest taka edycja jesienna, teraz mamy jesień, także no muszę przepuścić tego skina. Następnie mamy taką babeczkę, kolorystycznie fajnie dobrane, zapraszam. Kolejny skin to bombowe barwy, czy ma taki kolorowy plecak?
Tutaj trochę mi to się tak z latem kojarzy i te bombowe barwy mi się trochę przejadły, ale przepuśćmy, zobaczymy, co będzie w następnej rundzie. Tutaj mamy bodajże ekipakę, fajnie jest to dobrane, zapraszamy. Kolejny skin to tutaj jest taki i tutaj się tyle dzieje. Jezus Maria, Rafał! On kucnął i bym siebie tutaj wyeliminowała, ale dostałam zawału! Mamy tutaj niebieskiego motylka i ładny to jest, ładny skinek, zapraszamy. Taki skinek zazwyczaj w ogóle przechodzi. Rybka, rybka, fajny skinek, rybkę przepuszczamy. Mamy tutaj kolejną osobę, kolejna osoba, to jest ziomek z karnetu. Ten mieczyk mu trochę nie pasuje. Mamy następnie Jonesiego i wcześniej wydaje mi się, że mieliśmy, chociaż to jest Jonesy więźnie, z więzienia, także zapraszamy. Następnie mamy taką babkę w kostiumie. No fajnie, wszystko czarne, ale no to nie jest zbytnio dobre. Mega spoko, tylko nie wiem, czy to nie jest zestaw. Później mamy Toxic Rick. Toxic Rick, zapraszamy, ja Toxic Rika lubię. W ogóle to jakiś sentyment mam do tego skina, także muszę go przepuścić. Kitek, kitek deskorolka, kitek gdzie ma, kitek nie ma tego. Kitek, a nie, ma, bo ma pazury. Ej, fajne, mega mocne. Super bohaterka, wydaje mi się, że no tak nie do końca ta super bohaterka. O, Midas, mega spoko. Następnie mamy Paradygmat. Nie. Marshmallow, okej, Marshmallow może być. Aura, lodowa, pyk. Indiana Jones i Indiana Jones może przejść. Mi się za bardzo takie skiny nie podobają, ale Sansuyo ma bardzo ładnie wszystko dopasowane, także muszę go przepuścić. I kolejny skin mi się mega podoba. On tutaj wydaje mi się, że może być faworytem, ale Rafał, to jest zestaw czy nie? Nie, 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 to nie jest zestaw. No to zarąbczasty jest, przepuszczamy go. Mamy Bugę, Buga niebieski, zapraszamy. Tutaj mamy takiego skatera, ale te czarne skiny jakoś do mnie nie przemawiają. Widzowie, nie wiem dlaczego, ale te czarne skiny nie do końca. Tu taki czerwony skinek. Sorry, Macejo, bardzo mi przykro. Tu trochę zimowo, więc tego też skasujemy. Bambik z lodową tą. A jakby nie ta lodowa lama. Ta lodowa lama mi nie pasowała. Tu jest też znowu jakiś dziewczęcy skin, bo fioletowy, różowy, także ja go muszę przepuścić. Następnie mamy takiego skinka i on fajnie wygląda. Szczerze, takie różne kolory, ale bardzo blisko siebie. Misiek. Misiek, misiek. Czy miśkowi się należy przejście? No fajnie wygląda, ale no... Były lepsze skiny, po prostu były lepsze skiny. Następnie mamy taką babeczkę, też tak średniawka. Ten skin niby jest fajny, ale to jest chyba zestaw? Nie podobał mi się aż tak do końca. Następny czarny skinek, jakoś tak, oj, ktoś tutaj chce oszukać nieładnie. Przerażony. On może tak uciekał jak przerażony po prostu. I mamy taką niebieską babeczkę, niebieski plecak lama, dobra, niech będzie. Kolejny skin to Jezus, on tutaj, co tu się w ogóle dzieje? Ten nie podoba mi się, bardzo mi się nie podoba. I ten też moim zdaniem jest taki średni. Mamy tutaj Troopera bez plecaka. Bardzo źle. Mamy tutaj kolejnego konia, również bez plecaka. Ja nie wiem, jak można przyjść bez plecaka na top model? No co to ma być? Kolejnie mamy fundament. Tak nie do końca też mi się podoba. Tą babeczkę ja widzę, ale ona, Rafał, też nie ma plecaka, także tutaj z zasadami Rafała muszę ją wyeliminować. Tutaj tego możemy przepuścić. Te skrzydła trochę nie pasują, ale przejdź, niech będzie. Tutaj ma babeczka, nie ma plecaka, ale mi ten skin też się nie podoba. Następnie mamy banana i takiego banana już mamy, także później najwyżej skasujemy wszystkie banany. Okej, mamy tu bananka. Bananek, zobaczcie, jak długo stoi i czeka. Dobra, idź, banan. Ten skin, Rafał, czy on ci się podoba? Bo mi nie. Jak to by się podoba, tylko przepuścimy. Ale jak też nie, to eliminacja. Ja go przepuszczam. Ten skin, czy mi się on podoba? No przepuśćmy go. Później najwyżej zobaczymy, czy ma taniec fajny. Ta babeczka mi już się tak szczerze... Ale ona ma tutaj wszystko fajne w sumie dopasowane. Także też ją przepuścimy. I tutaj Renatka. No Renatkę też musimy, bo to jest miłość Rafała. Mamy tutaj Cyphera, Pikeya, tylko nie mamy plecaka. Ten skin, on jest taki kolorowy. Ej, nie podoba mi się, przepraszam, ale nie podobasz mi się. Ta babeczka też moim zdaniem, nie wiem, tak średnio to wygląda. Kitek, kitek z królikiem, no, ale to nie wiem, czy to nie jest kot, czy to jest królik, nie wiem, widzę, napiszcie w komentarzu. Ten gościu jest fajny, tylko szkoda, że ma taką maskę na twarzy, ale i tak jest fajny. I został nam na koniec banan. I banan ma jakiś tutaj plecak, deskorolkę. Podoba ci się, Rafał? Oczywiście, mi się podoba, przechodzimy dalej. A ja miałam go eliminować. Przechodzimy teraz do rundy numer 2 i teraz będą się liczyć emotki. Jako, że Ewela mało kogo widzi, to ja tutaj z grubsza przejdę i zobaczę, komu co pasuje. Wiecie co? Wydaje mi się, że większość osób będzie miała emotki na przykład oprócz tej babki. Coś mi się tutaj nie bardzo podoba. Tu niby niebieskie, ale jakoś też nie. Tu prezenty. Tutaj też tego gościa wyeliminujemy. Tam mamy jakieś UFO. Czemu UFO? Bo zielone? Nie bardzo do tego skina. Kotek, motylek. Co tutaj? To też mi nie bardzo pasuje. To nie jest emotka, panie kolego. Tam, o, właśnie, kajdanki fajnie pasują. To też fajnie pasuje. Miecze tutaj mi nie bardzo. Słoneczko niby złote, ale tak nie do końca. O, pajęczyna, zobaczcie, o coś takiego chodzi. Emotki takie, tam buziaki. A tutaj,
Rafał, zobacz tego złotego. On bardzo fajny skin, ale ta emotka to chyba taka średnia, co? No faktycznie, to nie jest zbytnio fajna emotka do tego. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. To jest w porządku, tu całusy. Tutaj trochę zła emotka. Nie o takie emotki chodzi. Tutaj też raczej nie. O, to pasuje do czapki. To fajnie, 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 fajnie. Dobra, widzowie, z grubsza mamy to zrobione. Idziemy do rundy kolejnej. I przechodzimy do rundy numer 3. 39 osób i porównujemy skiny. Otwieramy tutaj i mamy skin versus skin. Z jednej i z drugiej strony. Mamy tutaj jednego ziomeczka i drugiego. Tak szczerze, to chyba bardziej mi się podoba ten, nawet uklęknął, ten kolorowy. Dobra, otwieram znowu drzwi, zapraszam pojedyncze osoby. Mamy tutaj kolejną dwójkę i oczywiście, no zobaczcie, Midas, przepiękny skin. W ogóle do nowego wystroju również mapy. Następna dwójka i moim zdaniem, no wygrywa raczej ten niebieski. No ładny to jest skinek. Otwieramy kolejny dla kolejnych osób. Ten skin jest taki, bardzo dużo jest tych skinów. Moim zdaniem mimo wszystko Ruby. Ewela będzie mi otwierać i zamykać drzwi, jako że nie widzi skinów. Moim zdaniem, no, ten skinek Eweli tutaj wygrywa. Ewela, proszę o otwarcie. Mamy tutaj kolejną dwójkę. Możesz zamknąć. Moim zdaniem, no oczywiście, no tu wybór jest prosty. Lecimy z kolejną dwójką. Ewela mówiła o tych bombowych barwach. Czy ty widzisz te skiny, Ewela? Widzę tylko bombowe barwy, ale ja zastanawiałam się właśnie, czy nie wywalić ich. Okej, no to w takim razie ten twój skinek odlatuje. Kolejna dwójka i mamy tutaj kozę. Koza jest oryginalna, ale ten ziomek też jest spoko. Także dwa skiny przechodzą. Mamy aurę versus pumcie. Moje serducho bardziej przy aurze, więc aura zostaje. Kolejna dwójka, Kitek i... No dawaj, Kitek, chodź tu, Kitek. Moim zdaniem Kitek mimo wszystko. Nareszcie są dwa skiny, które widzę i tutaj mamy... Tak jak mówiłam, mam sentyment do tej lewej babeczki, także niestety muszę tam odrzucić. Następna dwójka i mamy tutaj Jonesiego versus... Wydaje mi się, że... A czekajcie, no ten plecak tu jest spoko. Nie no, fajnie oba skiny, ale mimo wszystko będzie to Jonesy. Banan versus Rick. Moim zdaniem mimo wszystko Rick. Następne skinki. To jest ciężki wybór, tak szczerze, ale będziemy przy tej stronie. I kolejne dwa i te dwa skiny moim zdaniem są słabe, więc odpadają tutaj ten i ten. I tak by odpadli później. Cały niebieski i temu te skrzydła tak średnio pasują, więc weźmy tego całego morskiego, w sensie no, kolor morski. O, i to jest ciekawe. To jest mega ciekawe, ale mimo wszystko wydaje mi się, że ten zielony lepszy. Mamy tutaj ostatnie trzy osoby i zróbmy teraz to w ten sposób. Czy Jonesy, ten ziomek? Wydaje mi się, że tylko ta babeczka będzie odpadać. Lecimy do finału. A nie, jeszcze graffiti, zapomniałem. Ja ocenię może te osoby, co widzę i tutaj to mega super wygląda, także Rafał, kolorową babkę zostawiamy. Tutaj banan też fajnie wygląda, banana zostawiamy. Do tej babeczki też super pasuje to graffiti, także tą babeczkę też zostawimy. I w sumie tyle skinów, które widzę. I ten. Ten też fajnie wygląda. Mamy tutaj aurę i czy to do niej pasuje? Nie, moim zdaniem nie. Tutaj mamy, o, to jest kolorowy. Moim zdaniem do tego skina za krzaka pasuje. Czy to pasuje, Ewela? Chyba nie. On zmienił, wcześniej miał fajniejsze. Tutaj mamy tą, co Ewelinie się podoba, więc ona chyba ją postanowiła zostawić. Tutaj mamy tęczę, kolorowy skin. Dobra, niech zostanie. Mamy tutaj wilka, kozę elegancko. Następnie mamy kitka i coś takiego. I nie, jakoś nie. Tutaj kurczaki do tego złotego też raczej mi się nie podoba. To jest mega spoko. Tutaj serduszka, że wysyła serduszka. No dobra, być może to o Ewelę chodzi. Tutaj skinek fajnie wygląda. Dobra, no kolorysty jedynie, ale dobra, niech będzie. Zielony pasuje. No i ten też zostawiłam go. Klucznik, klucze pięknie. Kitek, tu już jest lepszy. To pasuje. To też i to też. Jako, że ja widzę tylko trzy skiny, to spośród tych trzech skinów wybiorę sobie jedną osobę. Więc tego tutaj wyeliminujemy, bo albo bym chciała tą kolorową, albo tego czarnego i w sumie obydwa mi się bardzo podobają. Także ja, Rafał, zostawiam na razie te dwa skiny, okej? Okay? Okej, okay, w takim razie ja teraz przychodzę. Na pewno to nie będzie ta kobieta. Midas mega spoko, to spoko, to spoko, to spoko, to też raczej, o, to też będzie dobre, motylek, Ruby, nie, ten skin, nie, ten skin, nie, ten skin, nie. I to są dwa skiny Eweli, więc ja postaram się zostawić dwa ode mnie. Kogo na pewno nie widzę? Nie widzę Jonesiego, nie widzę tej babeczki. Czy koza ma fajny plecak do tego? Ta kokardka troszeczkę tutaj nie do końca, bruniasty, nie, nie i zostawiam te dwa skiny. Także w takim razie teraz przyznaj, kto zajmuje pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Moim zdaniem czwarte miejsce w tym zestawieniu zajmuje ten czarny skin. Także tutaj mamy czwarte miejsce. Następnie miejsce numer 3 będzie to... Będziesz to ty. Tutaj poprosimy na trójkę. Miejsce numer 2 będzie dla tutaj tego właśnie krzaciora. Także miejsce numer 2. Proszę bardzo. On zajął jedynkę. I pierwsze miejsce dla Midasa Cienia. Mega fajny skinek. Zobaczmy jeszcze, kto to jest. Miejsce numer 3. Szczupły. Miejsce
numer 2 Mimi, Kluska i miejsce numer 1 jest to anonimowy. Także widzowie, jeśli wy chcecie zagrać na takim odcinku, czytajcie opis, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał. Wpadajcie na te odcinki i do zobaczenia w następnym. Na razie!